TikTok to platforma, obok której nie można już przejść obojętnie. Mimo przewidywań, że będzie chwilową modą, TikTok nie tylko stawał się przez ostatnie 3 lata coraz bardziej popularny, lecz wręcz zrównał się, a być może nawet zdominował w niektórych kwestiach Instagrama czy YouTube'a. Z pewnością zatem warto przyjrzeć mu się bliżej i zdecydować, czy przypadkiem nie powinniśmy porzucić naszych dotychczasowych platform właśnie na rzecz TikToka. Z tytułu zapewne domyślacie się, jaka będzie odpowiedź na to pytanie, niemniej powinniśmy zastanowić się, dlaczego tak jest, bowiem dla niektórych może się okazać, że to właśnie TikTok jest platformą, na której powinni zacząć prężnie działać. Cześć, tu Marcelina, witam Was na kanale Alternative, gdzie uczymy się tworzyć znakomity content i ogarniać media społecznościowe w konkretny, zaplanowany, ale i kreatywny sposób. TikTok. Domyślam się, że część z Was, widząc tę nazwę w tytule, postanowiła nawet nie kliknąć w mój film, a druga część wręcz przeciwnie. Z ciekawością nadal mnie ogląda. Otóż mam wrażenie, że TikTok budzi bardzo skrajne emocje. Albo się go nienawidzi, albo uwielbia. Moja relacja z nim była kiedyś negatywna. Obecnie jest raczej obojętna, chociaż nie powiem, im więcej się o nim uczę, tym bardziej mnie ciekawi. W tym odcinku postaram się jednak być obiektywna i przedstawię Wam plusy i minusy tej platformy, a całość odniesiemy do Instagrama, który jest jaki jest, ale jak się okazuje, radzi sobie całkiem nieźle i posiada jedną z najskuteczniejszych broni mediów społecznościowych, której próżno szukać na innych platformach. Zaczynamy! Każda platforma społecznościowa, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Snapchat czy TikTok, chyba wymieniłam wszystkie, ma swoje plusy i minusy. Kluczem do jak najlepszego wykorzystania tych pierwszych jest zrozumienie, i to dokładnie w tej kolejności, kto jest użytkownikiem danej platformy, jaki format treści jest na niej wymagany i jak działa jej algorytm, czyli co zrobić, aby pokazywał nasze publikacje innym. Użytkownikami TikToka są głównie ludzie młodzi, jednak warto wziąć pod uwagę, że z czasem będzie się to zmieniało. Na początku wzięło się to stąd i to nadal jeden z głównych powodów, dlaczego TikTok zyskał na takiej popularności, jest to, że TikTok ma niski próg wejścia. Wystarczy telefon i nawet nie jakiś super wypasiony, aby nagrać kilka sekund filmu i po sprawie. Bardzo łatwo stworzyć coś w samym kreatorze TikToka. W odróżnieniu od tego z Instagrama, edytor TikToka działa sprawnie i to na nim wzorują się inne platformy. Kolejny powód to to, że na TikToku łatwo znaleźć pomysły na swoje TikToki. Platforma wręcz wspiera kopiowanie pomysłów, które sprawdziły się u innych. Aby zatem odnieść sukces, warto sprawdzić, co działa na TikToku w danej niszy, a potem to powielać. Trendy to zdecydowanie domena TikToka i chociaż łatwość w znajdowaniu pomysłów uznaję za plus, to osobiście wolę miejsca, gdzie wymagany jest większy kreatywny wysiłek. Kolejny plus to znakomicie działające na TikToku SEO, czyli wyszukiwarka po słowach kluczowych, która fenomenalnie wychwytuje z filmów to, co zawierają. Co to znaczy? Otóż publikując filmik nie musicie nawet dodawać opisu czy hashtagów, bo SEO TikToka i tak sobie poradzi i pokaże go osobom zainteresowanym danym tematem. A to prowadzi do ostatniego, największego plusa tej platformy, bo to właśnie dzięki temu TikTok ma obecnie tylu twórców, użytkowników, czyli fakt, że na TikToku łatwo się wybić. Algorytm TikToka jest tak skonstruowany, aby pokazywać użytkownikom tylko interesujące ich treści. Zatrzymasz się na chwilę na TikToku o kotkach? Gwarantowane, że zaczniesz scrollować i kotków pojawi się więcej. Dasz serduszko przy poradach o nakrywaniu stołu? Za moment zobaczysz tego więcej. I to od różnych twórców, niezależnie od tego, ilu mają obserwujących. Wszystko sprowadza się do tego, ile osób zainteresowało się ich filmem. Dlatego mali twórcy mają takie możliwości zyskania ogromnej popularności, czego obecnie nie daje żadna inna platforma. Ale jak się okazuje, największy plus to jednocześnie ogromny minus. Już tłumaczę dlaczego. Na takich platformach jak Instagram czy YouTube, jeżeli dana osoba Was obserwuje, lubi Wasz content, ogląda go, to jest duże prawdopodobieństwo, że zobaczy wszystko, co opublikujecie. W taki sposób działa algorytm. Podpowiada treści, które uważa za ciekawe dla użytkownika, biorąc pod uwagę historię jego działań. Kogo zaobserwował, komu zostawił serduszko, co zapisał.
Sprawa ma się inaczej z TikTokiem, ponieważ jego algorytm bazuje wyłącznie na tym, czego aktualnie użytkownik szuka lub co go aktualnie interesuje. Co oznacza, że mogą mu być pokazywane wciąż nowe treści, nawet nie związane z tym, co publikują twórcy, których ten użytkownik obserwuje. Innymi słowy, wasi obserwujący na TikToku tak naprawdę mogą nigdy nie zobaczyć już więcej waszych treści. A zatem łatwo zdobyć dużo obserwujących, ale zdecydowanie trudniej budować na TikToku zaangażowaną społeczność, a co za tym idzie, szukać klientów, a to już naprawdę zła wiadomość dla właścicieli biznesów. Konwertowanie obserwujących na klientów jest na TikToku niezwykle trudne. Oczywiście nie oznacza to, że na tej platformie się nie da sprzedawać, ale musi się to odbywać za pośrednictwem treści, a nie zaangażowania ze strony obserwujących. Co więcej, społeczność na TikToku nie przywiązuje się do twórców, więc nie jest łatwo zachęcić ich do zaobserwowania nas również na innych platformach, nie wspominając o innych kanałach komunikacji, takich jak na przykład newsletter. A zatem, jak wynika to z tytułu tego odcinka, 100 tysięcy na TikToku może oznaczać pustą liczbę, za którą nie stoi żadna wartość. Oczywiście jestem przekonana, że istnieją duże konta z fajną, zaangażowaną publicznością, ale jest to raczej wyjątek niż standard. A może Wy macie lub znacie akurat takie konto? Jeśli tak, podzielcie się proszę jego nazwą w komentarzach poniżej. Okej, myślę, że już dość o TikToku. Na koniec wrócimy do Instagrama i na podstawie tego, co omówiliśmy do tej pory, wywnioskujemy, dlaczego nadal warto tworzyć na tej platformie. Stary dobry Instagram. Nie uwierzylibyście, ile razy mnie frustrowało korzystanie z niego. Planuję zrobić o tym odcinek, bo nie chcę mówić o Instagramie tylko w samych superlatywach. I słuchajcie, może dacie mi proszę znać, z czym macie największy problem na Instagramie. Co waszym zdaniem mogłoby rozwinąć wasze konto, gdybyście tylko dali radę opanować do perfekcji tę jedną rzecz? Wasze odpowiedzi pomogą mi przygotować kolejne, mam nadzieję, ciekawe i przydatne odcinki na ten rok. Wracając do tematu, Instagram ma tę przewagę, że to jedyna platforma z taką ilością narzędzi do budowania społeczności. Zastanówcie się nad tym. Macie do dyspozycji posty, karuzele, rolki, stories, wiadomości prywatne i live'y. Każde narzędzie wymaga innego formatu i służy innym celom, ale i tak sprowadza się do podtrzymywania relacji z innymi użytkownikami. W idealnym scenariuszu algorytm Instagrama powinien myśleć, że każdy z waszych obserwujących to wasz znajomy w realu lub ktoś z rodziny. Gdyby tak było, wszyscy followersi widzieliby wasze publikacje. W 2023 roku to nadal najważniejszy element rozwijania profilu na Instagramie. Chodzi o kontakt. Dlatego ja stawiam jeszcze większy nacisk na społeczność. Kolejny powód, dla którego nie warto rezygnować z Instagrama, tak sobie myślę, że to w ogóle mógłby być dobry temat na inny odcinek. Ale nieważne. Kolejny powód to to, że na Insta można bezpośrednio sprzedawać swoje produkty. Coraz więcej marek świetnie sobie z tym radzi. Sama się do tego przymierzam i chciałabym stworzyć własny sklep, jak znajdę chwilę czasu. Na pewno zrelacjonuję cały proces tu na YouTubie, tak żeby pokazać Wam, jak to zrobić. I ostatnia rzecz dotycząca Instagrama to SEO, które jest cały czas ulepszane. Na pewno sami to zauważyliście. Często pewnie na Waszej stronie głównej pokazują się Wam treści osób, których nawet nie obserwujecie. To są właśnie wyniki działań SEO, które mają za zadanie zebranie informacji o Waszych zachowaniach wskazujących na zainteresowanie i przedstawienie Wam odpowiednich publikacji, żebyście scrollowali i przebywali na Instagramie jak najdłużej, a nie wchodzili na sekundę i po chwili uciekali na TikToka. Moim zdaniem przed Instagramem jeszcze długa droga do dopracowania SEO, ale wygląda na to, że idą w dobrym kierunku. Swoją drogą, to właśnie dlatego hashtagi nie mają już takiego znaczenia jak kiedyś. Niestety z przyzwyczajenia nadal kurczowo się ich trzymamy. Sama czuję się winna. Zamiast skupiać się na słowach kluczowych zawartych we wszystkich innych elementach naszych publikacji. To jest coś, nad czym również chciałabym popracować w tym roku i także Wam polecam zgłębić się w ten temat, albo po prostu możecie zasubskrybować mój kanał i czekać na kolejne nowe odcinki. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i za kolejny rok za nami. 2022 to był dla mnie pierwszy pełny rok na YouTubie. Prowadzenie kanału daje mi ogromną satysfakcję, więc w 2023 nigdzie się nie wybieram. A już niebawem pojawią się niespodzianki. Wyjątkowy setny odcinek oraz nowy projekt, który pomoże Wam z coraz popularniejszym formatem wideo. To tyle ode mnie na dziś. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia.